Halo, halo, cześć, dzień dobry wszystkim, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Wiecie, jaki mamy dzisiaj miesiąc? W sumie nie dzisiaj, tylko od jakichś 23 dni. Tak, jest to listopad, november, czyli Movember, czyli święto wąsa. Jak sami widzicie, ja przez ostatnie 23 dni nie próżnowałem i... Proszę się nie śmiać, bo to jest naprawdę niefajne zasadniczo, że... Genetyka, tak? Ja nic z tym nie zrobię. Ale czy na pewno nic? Otóż jak widzicie, jako profesjonalny youtuber do wąsa tego drafta zakupiłem zestaw wąsów. 6 sztuk i mamy tutaj wąsy Eleganta, mamy wąsy Łobuza, mamy wąsy Łajdaka, Kasanowy, Playboya i Bandyty. I ja czuję, że te... że tego Łajdaka, to one będą pasować absolutnie idealnie do dzisiejszego odcinka. O, najbardziej teraz. O, fuck. Będzie przypał, jak to będę musiał zrywać, bo najprawdopodobniej wyrwie mi moje właściwe wąsy. Niemniej jednak, jak widzicie, w tle jest inne tło. I nie jest to żadna szata graficzna, tylko przemalowałem sobie studio i salon. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to zapewne o tym wiecie. A jeżeli nie śledzicie mojego Instagrama, no to w tym momencie oczywiście nadrabiacie zaległości, no bo takie nowinki z mojego życia was przegapiają. Przegapiają? Omijają. Bez zbędnego przedłużania, zasady drafta są banalnie proste. Wybieramy oczywiście osobników z największym wąsem. Jeżeli nie ma nikt takiego charakterystycznego wąsa, no to później idzie oczywiście cały zarost, czyli pejscy, bokobrody, broda sama w sobie. No, a jeżeli nie ma nic z tych rzeczy, no to... to wybieram, co tylko mi się żywnie podoba. Tak więc odpalamy drafta, wydajemy końsy, czyli za końsy to może będzie coś lepiej, może coś się nam uda tutaj lepiej zdziałać. Jeżeli chodzi o formację, to wezmę sobie klasyczne 4-3-3, bo lubię nim grać i jest jak dla mnie naprawdę, naprawdę przyjemne. I czas na pierwszy wybór. Ale zanim, moi drodzy, podejmiemy pierwszy wybór, mam dla was absolutnie, absolutnie mega info. Cała ekipa Fantazy założyła swój pierwszy i jedyny na dobrą sprawę oficjalny wspólny kanał. Lachu, Jacob, Kamek, Koza, Vibe, Def, no i oczywiście ja, mamy swój kanał. I co będzie na tym kanale? Moi drodzy, koniecznie, koniecznie zajrzyjcie. Link do subskrypcji do tego kanału macie w opisie. No, wydaje mi się, że jeżeli śledzicie nas już od jakiegoś czasu, no to wiecie, o co chodzi. Zbliża się grudzień. Założyliśmy swój własny kanał, no... wydaje mi się, że powinniście szybko skleić fakty, tak więc czym prędzej lećcie i sprawdźcie kanał ekipy Fantazy. Ale już wracamy sobie do naszych kart i tutaj spoglądam na Paulinho, który przepięknie się do mnie uśmiecha ze swoim wyraźnie odznaczonym wąsikiem, tak więc bezapelacyjnie wybieramy sobie Paulinho. Kolejna karta, która będzie obok niego. O! I moi drodzy, tutaj jest ciekawa sprawa, bo jest Gündogan, jest Pjanić i jest Hamzik. Tylko problem jest taki, że Pjanić i Gündogan mają tak jakby ogółem całą brodę, a Hamzik ma bardziej odznaczonego wąsa. Tutaj ma boczki wygolone i ma tylko kozią bródkę na dole, więc ja bym wybrał Hamzika za to, że bardziej mu widać tego wąsa, jest on bardziej widoczny. Tak więc Hamzik, Paulinho, póki co dwóch na dwóch mamy wąsaczy. Kolejne karty. I teraz się zastanawiam, czy Seri ma tam wąsa, czy to jest po prostu tak ułożyła się tam jego kura, szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia i nie chcę tutaj jakoś tak strzelać jakoś zbytnio. Gece to... brodę, jaką tutaj ma Gece, to jest porównywalne do mojego zarostu, to jest gówno, a nie zarost, więc bierzemy Manu Triggerosa, który ma tak wyraźnie zaznaczony cały zarost. Okej, okay. 3 na 3, wąsaczy, brodaczy, mamy. O, w mordę. Moi drodzy, ja przepraszam, ja słyszałem, że w FIFA 19 ponoć nie ma ikony w drafcie. Nie wiem, czy to zmienili w jakiejś aktualizacji ostatnio, czy coś, ale to jest moja pierwsza ikona. I pamiętam, że zawsze było tak pod wszystkimi draftami od FIFA 17, gdy robiłem, że mi pisaliście w komentarzach, że rozumiemy jakieś drafty wybierane, ale gdy ci się trafi ikona, to wybierz ikonę. A ja mimo wszystko szedłem za tym swoim wyborem, że wybierałem jak wąsaty draft, no to teraz powinienem wybrać albo Aguero, albo Diego Costa. Ale tym razem po raz pierwszy widzę ikonę w FIFA 19, po raz pierwszy widzę ją w drafcie, więc bierzemy Linekera. Możecie mnie linczować, spoko, zapraszam. Ale nie róbcie tego, no kurde, pierwsza ikona w drafcie w FIFA 19, no błagam was. Czas na lewe skrzydło, a na lewym skrzydle będzie jakiś wąsacz? Ulala! No to teraz ciekawa sprawa, Hazard jakiś tam zarost ma.
To samo się tyczy Neymara. Piatti to bardziej taki cień na jego twarzy. Sané gładziutki, Sanchez gładziutki. Wezmę Edena Hazarda, bo lubię go i uważam, że jest lepszy od Neymara. Jestem za Chelsea, więc Hazard ma tam jakiś cień na twarzy, ma jakiś tam zarost, coś tam ten Hazard ma. Więc na lewe skrzydło Eden Hazard. No dobra, to dobierzmy mu dobrego kolegę na prawym skrzydle i tutaj już jest naprawdę, naprawdę ciekawie. No, Kylian Mbappé odpada, chyba jeszcze Wąsa jest za młody, żeby wyhodować tego Wąsa. W ogóle Mbappé, to jest przykre, Mbappé jest ode mnie młodszy. I on jest w FIFA i on ma kartę 87, będzie zapewne nominowany do złotej piłki, będzie pewnie w pierwszej trójce, a ja siedzę i gram w FIFA ze sztucznymi wąsami. No niemniej jednak mamy tutaj kilku zawodników, którzy bezapelacyjnie tym wąsem się pochwalić mogą. Jest tutaj Raheem Sterling, jest tutaj Salah, jest Bernardo Silva i jest Mahrez. I moi drodzy, wydaje mi się, że niezależnie od tego, którego bym tutaj z tych zawodników wybrał, to nie byłoby żadnej krzywdy. A nie widziałem jeszcze karty Sterlinga, tym bardziej tej, więc wybierzemy sobie Raheema Sterlinga. Tam w tym momencie sami widzicie, on tam coś ma. Czas na prawą obronę, mam nadzieję, że kamera mi nie padnie podczas tego wyboru i to jest jeden, jedyny wybór Caligiuri. No to dla odmiany czas na lewą stronę i na lewej stronie już od razu się nam odpala ktoś, kto ma tutaj taki wyraźny zarost, wydaje mi się, no wyraźnego wąsa. Jest to Rodriguez. Wydaje mi się, że jest on bardziej odznaczony niż ten Delfa, więc Rodriguez, karta numer 1. Nacho Fernandez, zdecydowanie bardziej. Vogt ma więcej włosów tutaj, ale mniej tu. A Nacho ma dużo i tu, więc... Więc Nacho Fernandez, zapraszamy na środek obrony i teraz trzeba dobrać do niego kolegę. Miejmy nadzieję, że też wąsa tego kolegę. No i tu jest dosyć ciekawa sprawa, bo mamy trzech brodaczy, ale brodaczy, którzy mają tylko brudki, ale żadnego wąsa. Mimo wszystko wydaje mi się, że jakiś tam delikatny, ale to dosłownie taka mgiełka jest widoczna na twarzy Van Dijk'a, więc zapraszam Van Dijk do składu. Czas więc na bramkarza i już dopełnienie tego naszego wyjściowego składu. I mamy tutaj, no, Pepe Reina. Tu nie było innej możliwości. Pepe Reina trafia do naszego składu. Bateria od kamery tak nieprzyjemnie mi tutaj miga. Mam świadomość, że ona może paść w każdym momencie. Okej, dobra. Alisson. Alisson chyba wygrał ten plebiscyt i Alisson wejdzie nawet do wyjściowego składu, bo z Van Dijk'iem zgranie ma... perfekcyjne. Kolejna karta, tym razem tak bardziej ofensywnie. I tu jest ciekawie, ale to będzie raczej Sydney. Ma tutaj najwięcej tego zarostu na twarzy, reszta tak średnio bym powiedział. Kolejna karta z rezerw i mamy srebrne karty. Toshé, zapraszam. Kolejny zawodnik, może teraz ktoś nieco lepszy, może ktoś nieco bardziej wąsaty. Riyad Mahrez, zapraszam. Odkleja mi się mój moc, proszę mi się przyczepić. Param, param, pam, pam. I Nzonzi. Chociaż Sorrentino... Nie no, Nzonzi mam wrażenie, że... Nzonzi albo... Nie, Nzonzi. Nzonzi. I teraz Cristiano Ronaldo... Nie, tu nie ma Cristiano Ronaldo, jest Bellarabi. Zapraszam Bellarabiego do składu, tak więc lećmy od razu, przejdźmy na ławkę i na ławce mamy naprawdę ciekawe karty. Mamy Verratti'ego Halloween, mamy Felipe Andersona, ale żaden z nich nie ma zarostu. Zarost tutaj jakiś ma Aduriz, Vitolo i Insigne i mam nieodparte wrażenie, że najbardziej widoczny ten zarost ma Aduriz, więc zapraszam Aduriza. No super, i akurat w tym momencie mi musiała paść bateria. Jak sami niestety słyszeliście, no w tym momencie musiała mi paść bateria. Wracamy do naszych kart. I tutaj jak najbardziej Mo Salah jest bardziej zarośnięty od Angela, a tylko tych dwóch zawodników tutaj posiadało jakikolwiek wąs, zarost na twarzy. Więc przejdźmy dalej, a tutaj mamy Teveza, który tak średnio, tam jest taki bardziej cień, a Ricardo Horta chyba coś więcej tych włosów na twarzy ma. No dobrze, to był taki wybór, takie 2 na 10, ale Leki to już jak najbardziej piękny, dorodny wąsik, prawie jak mój. Więc jak najbardziej Leki trafia do naszego składu. I teraz czas na ostatnie dwie karty, na ostatnich dwóch zawodników i tutaj będzie to Gonul. Gonul też taki bardziej cień, ale taki gęsty cień. Jakby chciał zapuścić brodę, to by pewnie miał tę brodę przekozacką. I na sam koniec mamy też pięknego, dorodnego wąsa z całym zarostem. Tomkins z Crystal Palace, zapraszamy do składu. I tym samym, a nie, czekajcie, może jeszcze menedżer będzie z wąsem. To jest w sumie prawdopodobne. No i jest z zarostem, Diego Martinez, menedżer z zarostem, wąsem, niech będzie. Podsumowanie food draftu, moi drodzy, pierwsza ikona w drafcie trafiona. Do tego Hamzik i Alisson, jeżeli chodzi o najlepsze karty. Czas to jakoś ustawić i przede wszystkim zagrać mecz. A może jakby to ugryźć w ten sposób i Salah tylko kogo później cofnąć na prawą obronę, a zmieniać tak też średnio bym kogoś tutaj chciał.
No dobra, pójdzie, nie pójdzie tak, najwyżej później się zreflektujemy. Okej, okay, utwórzmy sesję gry, znajdźmy przeciwnika, wybierzmy stroje i zagrajmy, zagrajmy mecz. Gramy z kimś z Portugalii, tak mi się przynajmniej wydaje. Zagrajmy oczywiście w przepięknych strojach Husarii, on zagra w czarnych strojach Juventusu. I teraz niech nam pokaże przeciwnik, co dla nas przygotował w pierwszej rundzie. O! Też Lineker, czyli chyba dodali, czyli chyba moi drodzy oficjalnie w końcu dodali, nie wiem, jeżeli to było w jakiejś aktualizacji wcześniejszej, to przepraszam, nie linczujcie mnie, nie miałem o tym pojęcia, bo długo w FIFA nie grałem, ze względu na remont i ogółem, więc nie zabijajcie mnie, jeżeli coś takiego miało miejsce. W każdym razie, ruszamy z meczem, problem jest taki, że parzę za tym, że dawno nie grałem, no to idzie też fakt, że było mnóstwo aktualizacji gameplayu i nie wiem teraz, jak to wygląda, czy to już się pozmieniało od czasu, jak ostatni raz grałem, czy delikatnie, czy nadal coś wchodzi, czy może jest jakieś nowe zagranie takie kluczowe? Ja tego nie wiem, niestety. Dobra, trzeba się troszeczkę tylko skoncentrować, wystosować jakiś kontratak ewentualnie, tylko w jaki sposób, nie wiem. O, może właśnie w taki sposób. Eden Hazard, chociaż przy nim jest Raheem Sterling, ale Hazard wyprzedza Sterlinga. Sterling, chociaż go dogania troszeczkę. Dobra, zatrzymajmy się i spróbujmy dośrodkować. Tam jest Sterling! Co tu się stało? Czy ja mam precyzyjne wykończenie włączone? Kto mi to zmieniał? Alisson, ładnie. Lineker już w polu karnym. Lineker może po długim. Lineker broni to bramkarz. W sumie nawet nie zwróciłem uwagi, kogo on ma na bramce. I Raheem Sterling, odegranie daleko do Hazarda. Świetne rozciągnięcie. I teraz Hazard jest już na skrzydle. Hazard, zejdźmy sobie. Tak w sumie oczywiście, ale jakimś cudem przeciwnik tego nie przewidział. Strzał! I to nie wpada do bramki. Ale teraz Lineker, ale prezencik. Lineker, Lineker. Lineker, nie! Dlaczego? Oj, ucieka nam Kyle Walker, Rodriguez, świetnie, raz jeszcze, tylko żeby nie pozwolić teraz. Dobrze, w ogóle stop, zrób, ja bym tego całego Triggerosa bym go sobie przesunął na prawą obronę, a Salaha bym dał tak bardziej do przodu. Może nawet za Sterlinga bym go dał do przodu, niech to wygląda tak. Świetna piłka do Hazarda, Hazard prawą nogą, finezyjnie, Hazard, dobitka, to już musiało wpaść, byłem przekonany i widzicie, Salaha tylko przesunęliśmy do przodu i już się pojawił tam, gdzie być powinien. 41 minuta i nasz, no może nie wąsaty, ale brodaty jak najbardziej Mo Salah zdobywa brameczkę i mamy 1-0 w 41 minucie. Hazard i czy to wpadnie? Nie, nie wpadło! Tak na swoje usprawiedliwienie, ja tam chciałem podać do Linekera, ale on się nie kwapił do tego, żeby tam wybiec na Sweaty, więc musiałem to wykończyć Hazardem, a wykończenie było takie mocne 2-10. No i po 45 minutach 1-0, mimo naszej dosyć sporej przewagi, ale też mojej nieumiejętności wykorzystywania tych sytuacji. Muszę popracować zdecydowanie nad wykończeniem, ale wygląda to dobrze. Teraz tylko i wyłącznie to dopracować i iść dalej i jeszcze raz dalej. Jezu, może to jest czas na jakąś zmianę, tylko pytanie na jaką? Może tak bardziej defensywnie i taki Nzonzi za Sterlinga? No nie będzie, zostanie nam ewentualnie jeszcze ofensywny Mares, a taki Nzonzi jako taki lider defensywy byłby ok. Korzystając z chwili przerwy, przypominam o kanale Ekipa Fantazy, koniecznie sprawdźcie, link oczywiście w opisie. Drobny alert, mianowicie rozładowały mi się teraz już wszystkie baterie, jakie mam do aparatu. Nie były najwidoczniej naładowane do samego końca, w związku z czym lecimy teraz z kamerki internetowej, więc przepraszam za taką zmianę ujęcia co chwilę, ale no mam nadzieję, że zrozumiecie. Lineker do Hazarda i teraz Hazard, panowie, my jesteśmy lepsi, potwierdźmy to w końcu. Lineker, Lineker, dokładnie, usłyszał mnie. Aleluja, aleluja, Lineker i mamy to w końcu. No Lineker wąsa nijak tutaj nie ma, ale jest to ikona i muszę powiedzieć, że naprawdę sprytnie to tam wcisnął. Tam był naprawdę mały kąt. No i niestety. O, Cristiano. On miał Cristiano Ronaldo? On czeka z wprowadzeniem Cristiano. O nie, on ma świeżego Cristiano Ronaldo na końcówkę. O nie, a oni teraz załapali momentum. Trzeba to mądrze rozegrać. Orzesz ty w mordę kopany. Alisson przeciwnika w polu karnym, ale my mamy Linekera. I Lineker teraz.
teraz Lineker z bramki, błagam cię, niech to wpadnie, niech to wpadnie, nie, nie, nie! Dlaczego? Tak blisko tej bramki było! Alleluja! Wygrywamy pierwszy mecz 2-1, troszeczkę nerwówka w końcówce, ale w ogólnym rezultacie w całym meczu byliśmy bezapelacyjnie lepsi. Bramki na koncie Linekera i Mo Salaha, asysta na koncie Edena Hazarda. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. No, statystyki potwierdzają. Tu bezapelacyjnie zasłużyliśmy na drugą rundę, a jak mawia stara mantra indyjskich bogów, next your team to mój klub, druga runda aż po grób. Mamy przeciwnika i po raz kolejny się w ogóle powtarza ta sama sytuacja, czyli chcę sobie nagrać szybko i przyjemnie draft, no bo co, draft, pierwsza, druga runda i cyk do domu, a to się ciągnie. Znaczy, znając życie, zaraz się skończy, ale w sumie może się ciągnąć. Naprawdę dobry skład przeciwnika, nawet bardzo dobry i dużo zgrania. Nedved będzie... O Jezus Maria, jakim cudem tam Van Dijk jednak interweniował. Ależ spektakularna obrona tego zawodnika, no bo gdyby nie on, to by była bramka jak nic. Mo Salah znajduje Linekera, Lineker! Nie, trafił do... A nie, rzut rożny, dobra, Boże, myślałem, że Lineker tak dziwnie wykończył, ale nie. Okej, Trigueros, Lineker... nic z tego nie wyjdzie. To wpadło, Alisson? Coś ty zrobił? No szczerze mówiąc, o! Neymar podobnie w Barcelonie, takie rzeczy tylko u mnie, ale no szczerze mówiąc, no to nie powiedziałbym, żeby to... Znaczy, okej, to mogło lecieć do bramki jak najbardziej. Ale obstawiałbym, że lepiej się tutaj zachowa nasz bramkarz. Mo Salah, to jest moment właśnie dla tego zawodnika. Mo Salah, Mo Salah! I nie ma bramki, jajajajajaj. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Tutaj sytuacja zdecydowanie odwrotna. Chociaż jak patrzę na statystyki, to niby nie, ale w rzeczywistości to przeciwnik od nas zgra zdecydowanie lepiej. Ma więcej okazji i chyba więcej takich stuprocentowych, bym powiedział. Takich, przy których naprawdę można obstrać gacie, że można stracić gola. O nie, Boże, najgłupszy błąd, jaki tutaj mogliśmy tylko i wyłącznie zrobić. I Gareth Bale, o Boże, Bale w koszulce, o matko jedyna, no to jest wyrok śmierci. Nie! Słupek, Jezus Maria, szczęście. Czekajcie, bo mi się zaczynają... Odklejać mi się zaczynają te wąsy. No i 2-0. Ja tu poprawiam wąsy, a ten mi... Kurczę, ten klej mi zostaje tutaj, jeszcze jakiegoś podrażnienia dostanę, niedobrze. O, damy sobie teraz tak, teraz jest cacy. Nie, dlaczego mu to wyciągnął? Serio? Ja nie chcę już nawet liczyć, który. No i przeciwnik chyba leci już tylko i wyłącznie nam dobić gwoździa do trumny. Albo może my pójdziemy po honor. Dlaczego by... No nie, Salah się zatrzymał, to jednak nie pójdziemy. Może jednak pójdziemy, czekajcie, jeszcze nie wszystko stracone. Możemy po ten honor pójść takim ekspresem. Nie, niestety. No druga runda aż po grób, Next Gen Team to mój klub, wszystko się zgadza. A szkoda, bo w tym meczu naprawdę mogło wpaść coś do bramki. Chociaż ta jedna honorowa piłka mogła wpaść do siatki przeciwnika, ale niestety, jak nie chciało, jak zaczarowana bramka była bramka Koke 11, tak więc gratuluję, a nam pozostało tylko i wyłącznie odebrać nagrodę za wąsaty draft. Tak w sumie teraz jak patrzę na te wąsy, to się zastanawiam, czy one nie powinny być właśnie w ten sposób przyczepione, a nie tak jak wcześniej to miałem. O, dostaliśmy paczkę złotą paczkę premium i srebrną, ale w sumie czego ja się spodziewałem za drugą rundę drafta. Niemniej jednak, otwórzmy najpierw srebrną paczkę zawodników i ja czuję, że tutaj będą same elitarne karty. No, jednak nie. No to teraz niech będzie złota paczka, ta pierwsza, za 5K na dobrą sprawę. Jakby tutaj się coś trafiło, jakieś ekrany chociażby, to by był naprawdę cud. Ale no nie trafi się nawet karta błyszcząca. Mamy Dabura. I czas na tę ostatnią paczkę, czyli paczkę za 7,5 tysiąca. Tutaj już za to chociażby karta błyszcząca mogłaby być.
No nie, jednak nie. Tutaj nawet nie ma żadnych fajnych paczek, żebym mógł otworzyć teraz jakąś dobrą, przyjemną na koniec, na pocieszenie. No wybaczcie, muszę was zostawić z takim obrazem nędzy i rozpaczy, ja to sobie oderwę. Nie było aż tak źle, ale w sumie one się odczepiały od pary wodnej w trakcie nagrania, więc... Moi drodzy, raz jeszcze przypominam absolutnie najważniejsze ogłoszenie, czyli kanał Ekipa Fantazy. Link w opisie, wpadajcie i zasubskrybujcie koniecznie. Bądźcie pierwszym subskrybentem na kanale Ekipy Fantazy. Macie ku temu okazję. Come on, wpadajcie tam koniecznie. Zostawcie też kciuka w górę pod tym streamem. Zostawcie też kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli się wam podobał. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów, to też dajcie mi o tym znać w komentarzu. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Buziaczki i cześć!